Dobra, witam wszystkich w niedzielę. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki dosyć fajny temacik z przeróbką. Słuchajcie, taki sąd od miernika. One były kupione bodajże, słuchajcie, na Allegro w cenie 10 zł sztuka. Także niektórzy byli też w szoku, bo był chyba jakiś taki filmik o tych sądach. Są spoko, są bardzo ostre, po prostu szpilki takie, że jakby ktoś na to usiadł dupą, to współczuję. Ale słuchajcie, chcę zrobić pewien motyw, taki z ciekawości, jak to wyjdzie, czyli ups, części z hulajnogi mi kurde lecą, trzeba będzie je pochować. Chcę zrobić taki motyw, zobaczcie, tutaj jest taka płytka, którą dostałem od znajomego. Z jakiegoś tam urządzenia, nieważne. Można co prawda sobie tutaj wykorzystać jakieś części. Tu nawet widzę, że jakiś Atmel jest. No i dobra, zrobimy sobie takiego off-topa. Bo wiem, że lubicie takie rzeczy. Słuchajcie, co to jest? Te takie prostokątne, ośmiopinowe prostokąciki. Axicom 5VDC. Piszcie w komentarzu, co to według was jest. Są aż tutaj ile? 4 sztuki na tej płytce. No, kwarc mamy, widzimy. 22. Dobra, schodzimy z off-topu. I teraz takie coś. Albo jeszcze nie zajdziemy z off-topu. Jeszcze nie wiecie do końca, o co chodzi. Zaraz wam pokażę. To też jest fajne. To mi się bardzo podoba. Takie modułowe podłączania. Tutaj z trzech stron w ogóle to jest zrobione. No to jest zarąbisty patencik. Takie złącza gdzieś przy jakichś obudowach, DI projektach. Śrubokręcikiem sobie tutaj kręcicie. Fajne, dobra, uwaga, obracam na drugą stronę i lecimy do sedna filmiku, czyli przeróbki tych sond na wersję. To będzie ciekawe, patrzcie się na to. Tutaj są takie piny fajne, które mają końcówkę. Słuchajcie, ona się wciska. Tak jak mamy to w niektórych telefonach starszego typu, że tam też były, tylko że mniejsze jakieś takie, bo to są różne rodzaje tych pinów. To się zarąbiście fajnie wciska i wiecie, co chcę zrobić? Chcę wylutować dwa i w jakiś sposób spróbować to zamontować do takiej końcówki, zaostrzyć tą końcówkę tutaj tak, żeby była taka ostra jak ta. I wtedy mamy, słuchajcie, no fajne sondy, które się będą w jakimś stopniu uginały. Mówię, taka głupota mnie naszła jakaś. Także co, lecimy z wylutowaniem najpierw, słuchajcie, tego. I popatrzcie, jak tutaj się wszystko fajnie zacznie układać. Do tego celu użyję, słuchajcie, topnika właśnie w strzykawce. Może włączę oświetlenie, będzie lepiej widać. O, teraz jest lepiej, bo coś, chmura jakaś naszła, się ciemno zrobiło. I zobaczcie, tutaj, dobra, wezmę te dwa z brzegu tutaj. Czyli to będą dwa te pierwsze pinki. Zaaplikuję troszeczkę topnika. Powiem wam, że ta wersja strzykawkowa jest fajna, bo ona bardzo mało tego topnika wyciska, wręcz w sam raz, żeby się tutaj pobawić. I teraz tak, biorę cynę. Szczycyna mi będzie potrzebna. Gdzie tu ja mam cynę? No dobrze, weźmiemy tą, chociaż nie. Wezmę grubszą, bo nie chcę tracić. Tutaj takich cienkiej do specyficznych zadań. Słuchajcie, biorę cynę, lutownicę ustawiam. Dlaczego lutownica mi nie działa? Ok, wypięty był ten od zasilania. Dobra, ustawiam sobie 360 stopni. 360, czyścimy oczywiście grota. Damy troszeczkę cyny.
Okej. No i teraz, słuchajcie, będzie test tego odsysacza. Staram się to jakoś usunąć. Patrzymy, chociaż ta płyta... Co tu mi się zrobiło? Jo pierdziel, on jest mocny, naprawdę mocny jest ten odsysacz. Słuchajcie, tutaj... No można powiedzieć, że wyssało z tego cynę, zobaczcie. Aż on się... Aż go cofnęło, tak go wyssało. Także teraz tutaj go delikatnie tylko podgrzeję. I wyciągnę. Mamy już pierwszy pin. Odzyskany, teraz drugiego weźmiemy. No mówię, taką mam moc ten odsysacz, że aż wsysał. Ja pierdolę. Dobry jest ten odsysacz. Zobaczmy drugiego. No też go aż go wyciągnęło. Także teraz spróbuję go podgrzać. Nie wyciągnąć. Słuchajcie, mam dwa piny. To już mogę sobie gdzieś tutaj na bok odłożyć. Temperaturę na 200 sobie zmniejszę, żeby grota nie niszczyć. I teraz jest motyw taki, że one są troszeczkę krzywo. Ja je sobie naprostuję kombinerkami jakimiś. Mówię, to będzie fajna modyfikacja. Okej. To jest fajnie zrobione, bo one są podcynowane tutaj z tej strony, także mi to troszeczkę ułatwi jakby montaż na tych sondach. Słuchajcie. Okej, jest poprostowane. To już mam zrobione. I teraz najważniejsze, sondy. Czyli w jakiś sposób będę to chciał zamontować. Nie wiem, coś takiego. Tak o. Do tego tutaj. I teraz jest pytanie, jak to zrobić? Jak to zrobić fajnie, żeby to przewodziło tutaj prąd? I wiecie, co sobie wymyśliłem? Wezmę taką cewkę gitarową. Tu jest mega cieniutki drucik, którego jest, nie wiem, z parę kilometrów. O kurde, już mi się urwał. Słuchajcie, tym drucikiem spróbuję teraz tutaj to jakoś owinąć. Wiem, to będzie mega trudne, ale muszę złapać jedną tutaj. Oj kurde. No dobra, zrobimy inaczej. Najpierw nawinę trochę tego drucika tutaj na tą część. Tak o. Już mi się przerwał. Super. No nie będzie to takie proste, jak się niektórym może wydawać. Tego ja chcę w jakiś sposób to tutaj złapać. Na tyle, żeby to potem po prostu... Zobaczycie zresztą, o co chodzi tutaj w tym wszystkim. Dobra, jeszcze raz próbuję go owinąć. No będzie musiało tutaj być tego drucika sporo nawiniętego. Nie wiem, czy on nie jest za cienki, czy nie powinienem użyć jakiegoś grubszego. Dobra, nawijam. To jest bardzo cieniutki drucik. Mówię, z setki gitarowej, także słuchajcie. Tu nawet się nie będzie dobrze trzymało. Kurde, jak to ogarnąć? Może inaczej zrobię. Wezmę trzecią rękę. Spróbuję z wykorzystaniem może trzeciej ręki jakoś to złapać. Bo to jest... No, nie jest takie proste, jak się by wydawało. Ajajajaj.
Słuchajcie, spróbuję to złapać jakoś. Przeciąłem rękę. O, chyba jakoś w ten sposób spróbuję może. Dobra, zróbmy tak. Najpierw spróbuję pocenować sobie tą końcówkę 380 stopni. To jest teraz bardzo ważne, żeby ona mi się właśnie pocynowała. Bo do niej będę chciał przylutować tamtą końcóweczkę, także spróbujemy. Pięknie, jest, będzie cud malina. Bez problemu się pocynowała ta końcówka tutaj, słuchajcie. Także teraz dam jeszcze topnika. No, ten topnik nawet fajnie wszedł w reakcję z tym. I teraz spróbuję to przylutować, tą końcóweczkę. Wyszło pięknie. Powiem wam, że jestem zaskoczony tym. Niepotrzebnie się męczyłem z tym drucikiem. Tylko czy to jest prosto? To jest pytanie. Będę musiał to jeszcze tutaj trochę nagiąć. A, można to nagiąć. Słuchajcie, mamy pierwszą końcówkę. Mały teścik, jak to działa. Na razie taki, wiecie. Fajnie. Fajnie to działa. Ja pindole. To jest normalnie inny wymiar. Fajnie się ugina. Dobra, biorę drugą końcówkę. Widzę, że to poszło bez problemu. Także teraz sobie pocynujemy drugą końcóweczkę. I zaraz przejdziemy do etapu ostrzenia tych końcówek, tak żeby one były takie ostre jak. Pięknie się cynują te końcówki tutaj. Ja pierdzielę. Dobra, to teraz lutujemy. Słuchajcie. Szybko tą końcówkę. Zajebiście to wyszło. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, jak to szybko, pięknie poszło. I zobaczcie, teraz mamy przepiękny mierd, przepiękne sądy z uginającymi się końcóweczkami. Ale fajnie to działa, powiem wam. Nie no, jestem podjarany. Zajebiście to działa. Wiecie co, wezmę aż akumulator i spróbuję się pobawić tak o teraz. One są jeszcze niezaostrzone, także może mi się ślizgać. 4 minus 3,99. Ale pięknie to działa. Wiecie, jakie to jest w ogóle fajne uczucie, jak się sądy tak uginają? Ja pierdzielę. Nie, to jest po prostu rewelacja. Tylko żeby jeszcze. Macie jakiś pomysł, żeby to fajnie. To jakby się zamaskowało. Koszulka termokurczliwa, jakaś cieniutka. Nałożyć tak pięknie, ładnie tutaj. Czerwoną i czarną. Wtedy zamaskowałaby te lutowanie tutaj, to wtedy by to wyglądało jeszcze lepiej. Powiem wam, że sądy rewelacja. Ja teraz idę, muszę je zaszlifować. Zaszlifować je na jakiejś szlifieraczce, tak żeby one były po prostu mega ostre. Także robię pauzę, idę coś wyciągnę, czym mógłbym je zaszlifować. Dobra, słuchajcie, użyję małej szlifiereczki mini. Także włączę ją. I po prostu będę obracał naokoło. Zobaczę, jak mi się uda to podszlifować. Także lecimy z koksem. Jedynka, jedynka. Powiem wam, że no ciężko jest tak tutaj jakoś to ogarnąć w ręce, także ja sobie złapię to w kolana. Mam nadzieję, że sobie tutaj nie zrobię zwarcia pomiędzy czymś tam. Dobra, spróbuję to jakoś zaszlifować.
Oła. Dobra, wiem, w czym jest problem. Słuchajcie, ze szlifowaniem tego jest taki problem, że to się obraca. Ta końcóweczka tutaj. Widzicie? Ona jest zeszlifowana tak, jak ona by była w jakiś sposób tu przytrzymana, to wtedy mógłbym ją szlifować, a biorąc ją na tarczę szlifierki, ona stoi w miejscu. Także albo ręcznie szlifowanko jakieś, albo zaostrzenie w ten sposób, że będzie taki stożek, słuchajcie, tej sondy. To jest chyba najszybsze i najlepsze rozwiązanie, jakie na razie mi przychodzi do głowy. Powiem wam, że tak, zeszlifowanie to na taki stożek na razie jest jedyną opcją sensowną. Zaraz wezmę jakąś płytkę i spróbuję to pomierzyć, jakieś kondensatorki, ale żeby zrobić taki idealny, no to no jest problem mały. Nie wiem, jak go na tą chwilę rozwiązać. Piszcie w komentarzach, jakbyście to zrobili, zaostrzyli to. Powiem wam, że motyw ze szlifierką troszeczkę odpada. No mówię, jedyna opcja to tylko zaostrzenie tak a la stożku. Jak to się będzie miało, jeżeli chodzi o pomiar jakiś tych? Ładnie to ten. Też nie jest źle. Dobra, dajmy jednego do masy. Nie wiem, czy to jest akurat masa, ale sprawdźmy może w ten sposób. Tu mamy kondensator. Tutaj. Ok, jest. I teraz taka ciekawostka, bo to działa w ten sposób, że słuchajcie, widzicie? Tylko dotknę delikatnie, już jest ten. Nie ma czegoś takiego, że na przykład jakby była taka wersja, że po wciśnięciu dopiero się aktywuje. Delikatne muśnięcie już aktywuje nam miernik, także też jest fajna sprawa. No i mówię, tylko szkoda, że nie mogę ich zaostrzyć tak idealnie, jak były. Tu mamy masę. Tu też. Dobra, słuchajcie, jeszcze na sam koniec nałożę termokurczki i podsumujemy sobie tą modyfikację, czy to jest fajne, niefajne, czy wam się podobało, bo szczerze mówiąc mi się bardzo to podoba, tylko kwestia wykończenia tej końcówki tak, żeby była idealnie ostra, tak jak w oryginalnych i jest po prostu miodzio. Dajcie mi chwilkę. Idę po jakieś termokurczki i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i słuchajcie, znalazłem elegancko dwie termokurczki, czarna, czerwona. Ja nawet je troszeczkę obetnę, bo one są troszeczkę za długie. Czyli zrobimy co? Gdzieś coś takiego. Może nawet troszeczkę krócej. I teraz tak o, czerwono. Uda się tu nałożyć? No, ciężko trochę. Ha, nie, to jest tutaj za... za ten...
Za mała. Ta akurat czarna fajnie wchodziła, nie wiem dlaczego. Może jest troszeczkę większa, tak. Ta jest chyba lepsza. Najpierw sobie nałożę czarną. Zaraz podsumujemy to. Niech wejdzie jak najbardziej do końca. No dobra, niech będzie coś takiego. Też jest spoko. Dzięki temu mamy nawet jakieś zabezpieczenie przed prądem, chociaż troszeczkę to poniższyłem tutaj. Aj. Nie, tutaj będę musiał założyć niestety troszeczkę większą czerwoną, z tego co widzę. Szukam czegoś konkretnego. O, tu będzie ok. Na czerwoną dam trochę większą. Dobra, tu będzie perfekt. Ok, obcinamy to gdzieś w tym miejscu. Zakładamy. I teraz co? Jakaś zapalniczka by się przydała. Jest, akurat. I jak to pech. Nie ma gazu. I to ją naładuję. I zaraz ją zgrzeję. No niestety tamta poszła do kosza. Elegancja Francja. Raz drugą jeszcze. Dobra. No i co? I podsumowanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tą modyfikację, to jest przezaje fajna. Naprawdę. Mówię to bez żadnego tutaj owijania bawełny. Jedynie tylko chciałbym jakoś to zaostrzyć tak, żeby była szpilka. Jeszcze pomyślę, jak to zrobić, ale jeżeli chodzi o działanie, sprawdzają się zajebiście. No taki inny wymiar, powiem w ten sposób. Inny wymiar sąd. Mówię, teraz do lajonków. Bierzecie sobie takie coś. Pięknie się to ugina tutaj. Czuć taki fajny margines. No i drugi bierzecie, przykładacie do lajonka. Akurat tutaj bieguny są na odwrót. Także jeżeli byśmy sobie przyłożyli. Volty to jest ten lajonek z tej golarki za 8 zł. Zobaczmy sobie, właśnie jeżeli chodzi o coś takiego, to już muszę tak łapać. 11,40 pakiecik 3S. Także podsumowanie. Można fajnie przerobić, da się. Działanie jest naprawdę zajefajne. Tylko, że pytanie, jak to kurde tutaj potostrzyć, żeby było równiutko wszędzie, bo mówię wam, to się obraca naokoło, to jest ruchome, także ciężko jest to zrobić taką szpileczkę, żeby była na końcu. Także tyle w tym filmiku, fajna modyfikacja, wprowadzająca coś nowego. Takie kurde, taka głupota powiedzmy. No ale jak widać, da się zrobić coś fajnego też. Tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, pozdro.